dzień dobry pani Zosiu. Dawno żeśmy się nie widzieli w kościele. Cóż to takiego się stało? A, dzień dobry księdzu. Księże, ja to tylko dom, dzieci, zakupy, praca i tak w kółko. Ja nie mam czasu chodzić do kościoła. Niech ksiądz mi wybaczy, ale ja naprawdę nie mam czasu. Dzień dobry, Samuelu. A, dzień dobry, księdze. Co ksiądz tutaj robi? Przyszedłem zobaczyć, co słychać u ciebie, bo żeśmy się dawno nie widzieli. Nie byłeś ani w kościele ostatnio, ani też na szkółki niedzielne nie przychodzić. Co tam u ciebie? Bo ja mam teraz bardzo dużo roboty. A co takiego porabiasz? No bo ja mam teraz bardzo dużo lekcji, muszę zrobić konkurs matematyczny, zakończenie roku szkolnego. I nie mam czasu, żeby chodzić do kościoła. Dzień dobry pani Aniu. Jak tam ze zdrówkiem u pani? Dawno żeśmy się w kościele nie widzieli i dlatego przyszedłem panią odwiedzić. Co tam o, ksiądz dobrodziej, wszelki duch Pana Boga chwali, że też ksiądz się do mnie fatygował. No, widzę, że pani coś tutaj w ogrodzie robi. No, tak trochę sobie tutaj pracuję, ale księże, do kościoła to ja nie przyjdę, nie, mnie tak krzyż boli i w ogóle taka chora jestem, ja tylko do apteki, do lekarza i z powrotem do domu, a ksiądz widzi tutaj tyle roboty w ogrodzie, nie, ja już nie mam siły do kościoła, co tam Panu Bogu z takiej starej kobiety jak ja? Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Witajcie kochani. Cieszę się, że możemy znowu spotkać się na szkółce niedzielnej. Zobaczyliście przed chwilą trzy króciutkie historyjki, trzy sytuacje z życia, trzy różne osoby. Ale łączyła te osoby jedna rzecz. Wszystkie były spracowane, obciążone, schorowane i przez to nie chciały chodzić do kościoła. Przez to nie chciały poświęcić swojego czasu Panu Jezusowi. Czy Pan Jezus jednak odrzuca kogokolwiek? Czy On odrzuca tych, którzy ciężko pracują, którzy są chorzy, którzy cierpią, którzy są zmęczeni? Nie. Przygotowałam dla Was dzisiaj kilka różnych obrazków z historii pochodzących z życia Pana Jezusa, z historii biblijnych. One pokażą nam, że Pan Jezus nie odrzuca nikogo z nas. Pan Jezus nie odrzucał tych, którzy byli spracowani. Nie odrzucał Samarytanki, która zmęczona każdego dnia przychodziła do studni po wodę, która każdego dnia musiała przemierzyć daleką drogę, żeby mieć wodę w swoim domu. Pan Jezus nie odrzucał też nikogo z powodu jego choroby. Nie odtrącał tych, którzy cierpieli. Wręcz przeciwnie. Na tym obrazku mamy historię ślepego Bartymeusza, któremu Pan Jezus, przywracając wzrok, dał nowe życie. Pan Jezus nie odrzucał również tych, którzy mieli chorą duszę. Uleczał opętanych, wypędzał demony i w ten sposób dawał im ukojenie. Pan Jezus nie odrzucał dorosłych. Często spotykał się z nimi, żeby opowiadać im o Panu Bogu, żeby coraz więcej mogli wiedzieć o tym, co czeka ich, jeżeli otworzą swoje serce dla Boga. Ale On nie odrzucał również dzieci. Wiemy, że mówił: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należy Boże Królestwo. Pan Jezus nie odrzucał też nikogo z powodu tego, że ktoś był stary. Przyjmował wszystkich, nawet tych, którzy byli już bardzo, bardzo leciwi, mieli bardzo wiele lat. Pan Jezus nie odrzucał tych, którzy byli głodni. Wręcz przeciwnie, tych, którzy za Nim chodzili i tych, którzy chcieli słuchać Jego słów, zawsze troszczył się o to, żeby byli najedzeni, żeby nie czuli w swoim życiu głodu, nie tylko głodu ciała, ale również głodu duszy. Dzisiaj
Pan Jezus nie może usiąść ze mną przy stole. Nie może zjeść ze mną śniadania albo obiadu. Ale to nie znaczy, że nie ma go koło mnie. Pan Jezus dzisiaj chce być również z każdym z nas. On chce troszczyć się o nas każdego dnia. Chce każdego dnia dbać o to, żeby nic złego nie stało się mnie i Tobie. Chcę troszczyć się o każdą sytuację w Twoim życiu. Nawet wtedy, kiedy masz wiele obowiązków, kiedy przed zakończeniem roku szkolnego masz dużo nauki, kiedy Twoi rodzice są spracowani, mają wiele obowiązków w domu, w pracy, być może w ogrodzie, być może są zmęczeni tym, że muszą pomagać nauczycielom w tym, żeby Ciebie czegoś nauczyć. Pan Jezus o nas wszystkich się troszczy, o nas wszystkich dba i każdemu z nas chce pomagać. Skąd o tym wiem? Oczywiście przeczytałam o tym w Biblii. Mamy to napisane w Ewangelii według Mateusza w 11 rozdziale w 28 wierszu. Tam Pan Jezus mówi tak: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ten werset wasi rodzice usłyszą dzisiaj także w kościele, w czasie kazania, a wy słyszycie go w czasie waszej szkółki niedzielnej, bo Pan Jezus zaprasza do siebie i dzieci, i dorosłych, i każdemu z nas chce dać ukojenie, chce pomóc w dźwiganiu naszych codziennych ciężarów, ciężarów naszej duszy, czyli naszych problemów, naszych smutków, ale i ciężarów naszego ciała, czyli chorób, bólu, który czasem nas dotyka. Jeżeli coś takiego nas spotyka, zawsze możemy to oddać Panu Bogu w modlitwie, zawsze możemy to Jemu powierzyć. I teraz też chciałabym, żebyśmy przyszli do Pana Jezusa w modlitwie, podziękowali Mu za to, że każdego dnia się o nas troszczy i poprosili, aby robił to nadal, aby każdego dnia był z nami. Złóżcie swoje ręce, zamknijcie swoje oczy, wtedy nic Wam nie będzie przeszkadzało. A jeśli zgadzacie się z tym, co ja zaniosę do Pana Jezusa w modlitwie, na końcu powiedzcie amen. Kochany i dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty się o nas troszczysz. Dziękujemy Ci za to, że Ty każdego dnia jesteś z nami, chociaż Cię nie widzimy. Dziękujemy Ci, że Ty przyjmujesz do siebie chorych, obciążonych, utrudzonych, spracowanych, zmęczonych. Dziękujemy Ci, że do Ciebie możemy przyjść ze wszystkimi naszymi problemami, z problemami naszego ciała i problemami naszej duszy. I wiemy, że jeżeli powierzymy to Tobie w modlitwie, to Ty pomożesz nam to wszystko dźwigać i pomożesz nam rozwiązać każdy nasz problem. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię o Twoją troskę o nas, o naszych rodziców, o nasze rodziny, o naszych przyjaciół, o wszystkie dzieci i dorosłych na całym świecie. Prosimy Cię, bądź z nami, otwórz nasze serduszka, aby to słowo, które chcesz nam dzisiaj przekazać i którego chcesz nas dzisiaj nauczyć, głęboko zapadło w nasze serca i wydało plon w naszym życiu. Bądź z nami w mocy Ducha Świętego. Amen. Kochani, chciałabym, żebyśmy jeszcze raz przeczytali ten werset, abyście go dobrze zapamiętali. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusz 11, 28. Jeszcze raz, a spróbujcie go teraz powiedzieć bardzo, bardzo głośno. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusz 11, 28. A teraz spróbujemy to powiedzieć bardzo, bardzo cichutko. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusz 11, 28. Świetnie. A teraz
będzie bardzo trudne zadanie. Wstańcie, złapcie lewą ręką prawe ucho, a prawą piętą dotknijcie lewego kolana. Uwaga, umiecie tak stać? No ciekawa jestem, czy wytrzymacie cały werset, a dodatkowo będziecie potrafili jeszcze to powiedzieć. Uwaga, 3, 4. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusz 11, 28. Uff, komu się udało wytrzymać na jednej nodze? Mam nadzieję, że wszystkim, ale mam nadzieję, że przede wszystkim udało wam się powiedzieć ten werset. Spróbujmy powiedzieć go teraz na pamięć. Uwaga, 3, 4. Pójdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusz 11, 28. Zapamiętajcie dobrze ten werset. Jeśli będziecie go mieli w głowie, kiedy przyjdzie czas trudności, albo czas bólu, albo czas zmęczenia, spracowania, obciążenia, Duch Święty w odpowiednim czasie przypomni wam ten werset, żebyście zawsze pamiętali, gdzie szukać pomocy. Jeśli smutek w sercu masz, Jezusowi to powiedz, On rozjaśni twoją twarz, w serce pokój ci da. Przyjacielem wiernym On, nie zwlekając daj mu dłoń. Pokój, radość możesz mieć, jeśli tylko sam chcesz. Jeśli smutek w sercu masz, Jezusowi to powiedz, On rozjaśni twoją twarz, w serce radość ci da. Przyjacielem wiernym On, nie zwlekając daj mu dłoń. Pokój, radość możesz mieć, jeśli tylko sam chcesz.